Hej, siemano, z tej strony Banduś! I witam was w kolejnym materiale na kanale. Dzisiejszy odcinek jest z serii, której nie było 3 lata. Mianowicie seria ta to co nowego w kolekcji. Co się stało, widzowie, że stary stwierdził, że nagra ten odcinek. Mianowicie ostatnio obejrzałem sobie zaznajomionego streamera, pana Krzysztofa, Pronoob Skills, który postanowił nagrać swoje zakupy growe i szczerze powiedziawszy miałem taki vibe nostalgii do moich starych odcinków, gdzie nagrywałem taką właśnie serię i ona naprawdę była kilka lat kontynuowana. I stwierdziłem, fajnie byłoby do tego wrócić, gdyż ostatnio mam takie, wiecie, kiedyś to było, teraz to nie ma. A że zupełnie przypadkowo wczoraj zrobiłem potężne zakupy growe, może nie potężne, ale okej, zakupy growe, to pomyślałem sobie, pora byłoby to nagrać. Dlatego też, widzowie, wielki comeback, ponieważ stary stwierdził, że będzie wrzucał materiał maksymalnie co 2 tygodnie, co 2 tygodnie, co 2 tygodnie z co nowego w kolekcji, bo szczerze powiedziawszy i tak kupuję te gry, a potem na YouTubie ich nie pokazuję, na TikToku je pokazuję. Ale żeby nie przedłużać, widzowie, jakie gry dołączyły do mojej kolekcji? Mianowicie, zaczynamy sobie od gierki na PS5, jest to Marta is Dead. Nie wiem, czy wiecie, jeżeli nie śledziliście mnie na innych platformach, to prawdopodobnie nie wiecie, że stary ostatnio wciągnął się, może nie ostatnio, ale ogółem polubiłem trochę gatunek horror bardziej niż zwykle, bo zawsze się go mega bałem. I Marta is Dead jest opowieścią w świecie Dark Psychological Thriller, gdzie po prostu szukamy naszej siostry i dowiadujemy się, w jaki ona właśnie sposób dotarła do tej sytuacji, że jest po prostu dead. Gra, jak widzicie, dopiero kupiłem, jest piękna folia. Czy kiedyś ją ogram? Stwierdzam, że bardzo bym chciał. Dodatkowo jest polska wersja, więc teoretycznie miałbym wszystko zrozumieć. Kolejna gra na PlayStation 5 jest to FPS shooter w takim drugowojennym stylu, mianowicie Hell Let Loose. Czy o niej mogę coś więcej powiedzieć, niżeli tyle, że jest bardziej realistyczna i stawia nacisk na taką autentyczność w porównaniu do oczywiście arcade'owego Call of Duty czy nieudanych ostatnio Battlefieldów? Prawdopodobnie nie. Widziałem właśnie, że na PC-cie ta gra naprawdę fajnie się sprawdza, dlatego też postanowiłem kupić wersję na PS5, bo stary jest konsolowcem. W ogóle wiecie, że ostatnio zostałem uznany za pecetowca i ktoś mi powiedział: Bartuś, on nigdy nie uznałby mnie za konsolowca, dlatego też powtarzam, widzowie, jestem konsolowcem. Zapamiętaj. Gotham Knights, czyli gra, która teraz chyba jest w abonamencie PlayStation Plus Premium albo Extra, albo tym którymś wyższym, ale jak wiecie, ja i tak kocham pudełka, więc postanowiłem sobie to kupić w pudełku, a gra nie jest jakaś droga, bo jest raczej krapem. Ale ostatnio przechodziliśmy 2 części Spidermana na właśnie streamkach, więc stwierdziłem, że fajnie byłoby zagrać w grę o superbohaterach, jednak z innego uniwersum. I tak właśnie zakupiłem Gotham Knights. Czy będzie to super przygoda? Nie wiem, przekonam się. Widzowie, kolejny horror, mianowicie tym razem jest to horror, który jest oparty na filmie, bo kiedyś oglądałem Do Not Open, czyli nie otwieraj. Gra jest inspirowana tak naprawdę escape roomem, survival horror, więc prawdopodobnie będziemy uciekać przed jakimiś siłami nieczystymi. Zobaczymy. Szczerze powiedziawszy, filmu już totalnie nie pamiętam. Może był on nijaki, więc gra też ma szansę być nijaka, ale miejmy nadzieję, że taka nie będzie. Kolejna gra na PS5, tym razem jest to Judgment. Tą grę kupiłem, ponieważ parę razy już widziałem trailer i w ogóle takie gameplaye, gdzie pokazuje, że właśnie nasz azjatycki bohater jest królem kung fu, bo oni wszyscy przecież są królami wschodnich sztuk walki. No i to mi się od razu podoba. Jakby kiedyś na PS2 grałem w taką gierkę Rise to Honor albo Rise of the Honor. Mnie po prostu kupiła i ograłem ją chyba z 5-6 razy tylko dla tego elementu walki. Mam nadzieję, że Judgment będzie tym samym, dlatego też ją kupiłem, a kosztowała 9 dyszek, więc mogłem zaryzykować. A teraz, widzowie, potężny klasyk, czyli Luigi Mansion na GameCube'a. Opowiadająca o zielonym Mario, czyli Luigi. Na podstawie doświadczeń z 2 i 3 mogę powiedzieć, że prawdopodobnie odwiedzimy tutaj kolejne nawiedzone miejsce, gdzie będziemy musieli stawić czoła setkom duchów. Tak, zabijając je, albo tak naprawdę wchłaniając je, wsysając je przy pomocy odkurzacza. Bo tak działa ta gra. Więc Luigi Mansion na GameCube'a. Jakaś baba wyszła właśnie na balkon. Nie wiem, czy mogę kontynuować nagrywanie jako introwertyk. Zasłonimy ją. Od razu lepiej. Kolejny tytuł, który udało mi się zdobyć, jest na Nintendo Switch, a mianowicie jest to Monster Hunter Rise, czyli wcielacie się w łowcę potworów. Musicie wykonywać różnego rodzaju kontrakty, ubijać potwory, zdobywać z tego jakieś surowce, z którego zbudujecie swoje lepsze EQ. Gra ma naprawdę rozbudowane mechaniki i do każdej broni tak naprawdę unikalny system walki. Jest to tytuł mega czasochłonny i można powiedzieć, że jest prekursorem swojego gatunku. Gdy widziałem, że wyjdzie to na Nintendo Switch, wiedziałem, że kiedyś to kupię,
YouTubie, jest to mianowicie Nier Automata. Wcielacie się tutaj w bohaterkę, która po prostu ryje mieczem wszystko, co napotka na swojej drodze. I to jest bardzo fajne. Świat jest taki trochę postapokaliptyczny z, nazwijmy to, nie wiem, robotami. Czyli może to jest cyber postapokaliptyczny świat, do którego dołączycie, kupując tą grę oczywiście. Kolejny tytuł na Nintendo Switch jest tym razem Triangle Strategy. Nawet nie wiem, czy poprawnie tak to powinienem czytać, ale jest to RPG, taki trochę pixel artowy z takimi shaderami, powiedziałbym trochę RTX, więc ma to swój urok i wygląda naprawdę ładnie. Jeżeli lubicie gry w stylu Octopath Traveler, to ta gra jest naprawdę bardzo blisko nich. Taktyczny RPG, tak w dużym skrócie. Widzowie, i ostatni, ale najpotężniejszy tytuł oczywiście jest to Gothic na Switcha w wersji polskiej. Akurat ten tytuł nie kupiłem, mianowicie dostałem go od Playona, więc bardzo dziękuję, ponieważ jak już wspomniałem i wykrzyczałem w tym filmiku, nie jestem pecetowcem, a co za tym idzie, nigdy nie dane mi było poznać tej marki jakoś bliżej. No dobra, pograłem na PC jakieś 2H, ale to było maksymalnie tyle. A teraz widzowie, dzięki unikalnemu darowi w postaci Gothic na Switcha, chyba będę w końcu godzien dostąpić chwały pogrania w ten tytuł dłużej. Ogółem 29 listopada wychodzi część druga i stary już się łasi na to, by kupić kolejną część tej pięknej gry. Bo wiecie, skoro wyszła na Switcha, to znaczy, że już gra już jest piękna. Poprzednio była 2 na 10, wyszła na Switcha i od razu jest co najmniej 7. Polecam. No i widzowie, to tyle w tych zakupach oraz upominkach. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i że jesteście zadowoleni, że seria powróciła. Ja będę starał się, tak jak powiedziałem, publikować te materiały co tydzień albo maksymalnie co dwa, jeżeli nie będę miał jakichś super special darów, ale myślę, że powinno to się udać po prostu publikować w poniedziałek, bo stwierdziłem, że poniedziałek będzie dobrym dniem. Kiedyś był taki youtuber, znaczy on dalej jest, ale jest tak super aktywny jak ja, który nagrywał serię Nienawidzę Poniedziałków. Ja stwierdziłem, że zajmie mu ten termin, bo jest nieregularny. Pozdrawiam panie Kubaka. Nice. Także widzowie, to tyle. Dzięki za obejrzenie. Na razie.